Aerofobia jest ciekawym zjawiskiem, w sumie jak i każda terapia i każdy problem. Dlatego, że dla mnie każdy problem jest wyjątkowo ciekawą sytuacją, zagadką, która potrzebuje rozwiązania. I dlatego mam misję w tym, by rozwiązać tą zagadkę umysłu. I tutaj widzę połączenie akurat w aerofobii kilku różnych sytuacji, z których to może wynikać. Może oczywiście być to jedna z nich, a może być to kolaboracja z kilku czynników, takich na przykład jak strach zamkniętej przestrzeni. Może to wynikać z tego, że człowiek przestaje czuć kontrolę nad sytuacją i wtedy, tak jak nie może panować nad tym, co się dzieje dookoła, zaczyna panikować od zewnątrz. Też osoba może niekomfortowo czuć się w dużej ilości osób otaczających ją. Też to może wiązać się z niekomfortowym samopoczuciem wśród osób, które mogą być wrażliwe na zapachy. I wiele innych składników może stwarzać ten przedmiot naszej rozmowy, o którym mówimy, pod tytułem aerofobia. Fizjologiczne objawy aerofobii są bardzo zwyczajnego charakteru dla stresowych sytuacji. Dlatego, że przy stresie, a to jest stres, jak każda inna fobia, dlatego, że podczas fobii jest pewna psychoemocjonalna interakcja naszego organizmu, nasz organizm reaguje, dlatego, że do niego można dołączyć kilka refleksów, na przykład jak instynktów też, jak instynkt samozachowawczy, a wtedy zaczynamy przechodzić do akcji. I nasz organizm wtedy jest w akcji, dlatego że on jest wtedy gotowy do interakcji z tym czymś, co wywołuje u nas to psychoemocjonalne napięcie. Inaczej mówiąc, nasz organizm zaczyna przyspieszać w stresie. Serce zaczyna bić się szybciej, oddech staje się szybszy, tętno bije się mocniej, zaczyna się zimny lub gorący pocenie się, pocą się dłonie i wszystkie inne czynniki, które spowodowane są stresem. Symptomy stresu wynikają podczas aerofobii.